witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku zabijemy którego? Czwartego. Czwartego tytana. Okej. Może tak, może i tak być, niechaj i tak będzie. Dobra, ładnie to wygląda, nie ma co. Ja też mam dla was ciekawostkę, nasz koń się nazywa Agro. Dokładnie. Myślę, że Agro to jest doskonałe imię dla japońskiego konia. O, ja nie mogę. Wygląda jak krokodyl trochę. W sumie taki troszkę egipski jakiś bóg, nie? No, nieźle.
Proszę, czyżby zaczynało ożywać? No może i nie. Ale mądry, w ogóle mądry koń ten Argo. Dobra, czas wyjść stąd. Gdzie to jest? Dobra, tamtędy, czyli się musimy udać. Dobra, Argo, chodź. Argo! No. Panie Argo, za mną. Którą ty stronę idziesz, koniu? Chwaliłem ci przed chwilą, że ty jesteś mądrym koniem, to to mam za swoje, jak widać. Yeah!
Dobra, o proszę, proszę, co my tutaj mamy? Nie, nie jest aż tak łatwo. A, to nas leczy, jakby. Nie? Dobra, nieźle. No można powiedzieć, że jesteśmy blisko. Na pewno bliżej. Kurczę, szybciej w górę płynie, nie? Wynurza się niż kurczę tak po poziomie. A, chyba trzeba będzie tutaj zanurkować jednak. No patrzcie. Umiesz nurkować? No jak widać umie nurkować nasz bohater. I to nawet w długi... na długo. Długo. Może wytrzymać pod wodą? Hops. Dawaj. Dobra. No tutaj nie zawsze ty będzie, moi drodzy, ta walka z tymi detanami. Też dłuższy czas trzeba czasami sobie ich poszukać. Jeśli dobrze pamiętam, to kurczę kiedyś. Naprawdę długo szukałem kurczę jakiegoś tam detana. Ale to też trzeba pamiętać się o tym, że kiedyś to aż tak nie kumałem aż tyle, bo to kiedy ja to grałem kurczę. Naprawdę dawno, dawno temu. Jeszcze nawet nie było poradników w internecie, jak coś znaleźć, więc no... trzeba było się tylko domyślać. Dobra, chyba wiecie co, że ja tam powrócę. Tutaj w żaden sposób nie można się dalej dostać, tam mogę popłynąć ewentualnie. No. No to na to mogę też się wspiąć. No ja wiem, że to on jest tutaj, nie? To już znalazłem go. Jak ta walka będzie wyglądać? Czy ja na niego wskoczę?
No doskonale. O to chodziło. O nie. Jebany pterodaktyl to jest. Jakby ktoś nie zauważył. O nie. O nie. Dobra, czy ja na lewo mam wejść? Czy on po prostu... Dobra, i teraz szybko, szybko. Doskonale. Aaa, kurczę, co nasz bohater teraz musi czuć, ja nie mogę. O, shit. Już znikło. Nie będzie jakiś mega wytrzymałem. Coś zadałem już? Nie, bo to znikło po prostu, okej. Okay. Nie, tak po prostu... Po prostu nacisnąłem ten guzik, nie? Czy tutaj coś jeszcze jest? Oczywiście, że jest. Patrzyłem to wcześniej. Dobra, jeb. Aaa. Mała jest szansa na to, że spadniemy oczywiście, ale... Jeszcze jeden znak muszę szukać, czuję go punkt. A stąd nie spadnę to. Może sobie tutaj robić manewry, kurczę. Pikowanie. Jakieś czy tam inne rzeczy. Chociaż pikować lepiej, żeby nie pikował. To pewnie na drugim skrzydle albo gdzieś na dziobie, nie? Koło dziobie jest albo... Na drugim skrzydle. Na drugim skrzydle, okej. Okay. Widzicie. O, shit. Dobra. Okej, okay, mamy to. Gin, paskudo. No i to jest widowiskowe, no. Tego trochę już nic nie pobije, szczerze. Strasznie to mi przypomina Zeldę. Oczywiście o wiele lepsze od Zeldy. Kurczę, chciałem na powierzchnię się wydostać, ale dziwne jest, bo nasz bohater nie idzie w dół, tylko w górę to jest. Tak. O shit. Słyszeliście to? Nieźle. No dobra. No nieźle. Po prostu jednym słowem nieźle. Abro!